Na rybkach udało się wyrwać kwarantannę Francji odwołana, więc oczywiście ruszam na ryby. Nie było łatwo, po drodze na miejscówkę miałem mały problem, ale jakoś udało się z auto wyciągnąć z błota. Powoli będę się instalował. Żwirownia około 8 hektarów, powiem o nim później. Biorę się za składanie materiału, gdyż zaczyna padać deszcz i wiecie jak to jest w deszczu. Do roboty, go! Wędki przygotowane. Na tej wodzie wolno iść na 3 kije, więc na pierwszy strzał pójdzie jak zwykle u mnie na próbę Dirik z kisłym masłem, kulka 16 plus 18 na dirigu. Kolejna wędka to kombirik, na którą założyłem kulkę pop-up ananas 12 mm. Trzeci kij pójdzie na spinera z dwoma ziarkami kukurydzy. Deszczyk ciągle pada, ale biorę się do roboty. To tu jestem. W planie jest spędzić tutaj 3 noce i mam nadzieję, że uda mi się złowić chociaż jedną rybkę. Pierwsza wędka, którą założyłem pop-up ananas, pójdzie w narożnik na głębokości 3 metrów. Co to za nęty, jakie tu będę używał? Jest to biały robak pinka plus pelet kukurydziany oraz pelet, mikropelet orzech tygrysi. Jest również rzepak oraz kilka kulek z kisłe masło, plus również pokruszone kulki z kisłe masło. A więc do roboty. Nie wiem, czy to dobrze widzicie i widzicie na dipperze. Akurat to łowił na tym zejściu z około 2 na 3,5 metra na 3 metry. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Trzy łopatki powinny wystarczyć.
Jest git. Wracamy. Ula, ula, stop, 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 coś się... Coś mi się przeciągło, a jak mi się coś przeciąga, to tego nie lubię. Tylko musimy tam wrócić. Okej, moi drodzy, wszystkie wędki w wodzie. Dwie z moich wędek posłałem pod drugi brzeg. Jedną z nich w narożnik na głębokości około 3 metrów. Poszedł tam popek ananas na kombirigu. Kolejna wędka, bałwanek z kisłe masło, poszła pod brzeg. Na głębokości 4,5 metra. Jest tam bardzo, bardzo głęboko pod samym brzegiem. Praktycznie dopływałem do gałęzi i było tam w dalszym ciągu 3,5 metra. A 2-3 metry wcześniej jest mega spad, który schodzi praktycznie do 4,5-5 metrów. Tam poszedł właśnie bałwanek z kisłe masło. Obie wędki zanęciłem dosyć podobnie, czyli mieszanką peletów plus białe robaki, pinka, troszkę pokruszonych kulek z kisłe masło i rzepak. To wszystko zalałem delikatnie wcześniej już likwidem z kisłe masło. Trzecią wędką, którą łowię na, tak jakby można powiedzieć, na otwartej wodzie, na głębokości 6 metrów, jest tam blat, płaskie dno. Wydaje się to mi interesujące na tą porę roku. I tam właśnie poszła moja trzecia wędka, na którą założyłem dwa ziarka kukurydzy na spinner rigu. Póki co tak zostawiam na tą noc, nic nie ruszam. Zobaczymy, co przyniesie ta nocka. Miejmy nadzieję, że coś uda się złowić. Co do pogody, jak widzicie, nie jest zbyt kolorowo, co chwilę przychodzą fale deszczowe i dodatkowo jest dość wysokie ciśnienie. Obecnie mamy około 1025 hektopaskali i taka również wartość ma się utrzymać przez kolejne 3 dni. Co mogę powiedzieć? Łowiłem już karpie w tak wysokim ciśnieniu i wydaje mi się, że to nie będzie miało zbyt dużego wpływu, czyli będzie ono stabilne i utrzyma się do końca mojej zasiadki. Ok, niedziela, 9 rano, po pierwszej nocy wynik 0,
zero brań, zero aktywności karpia. No trudno. Jest jeszcze troszkę czasu, żeby coś wykombinować. Teraz przyjechało tu kilku myśliwych, biegają po lesie i strzelają, nie wiem do czego, królików czy do jakichś dzików, nie mam pojęcia, ale robią sporo szumu. I tyle, ja poczekam jeszcze może z godzinkę, przygotuję sobie trzy nowe zestawy i będę je starał się wywozić łódką zdalnie sterowaną modelem, by trochę mniej hałasować nad wodą. Zobaczymy. Będę starał się trochę obserwować. Zobaczymy, czy jakiś karp będzie się spławiał w ciągu dnia. Teraz wychodzi jakieś słoneczko. Miejmy nadzieję, że będzie ono przez dłuższy czas, chociaż w pogodzie nie zapowiadali w ogóle słońca, więc pewnie to nie będzie długo trwało. Więc tyle. Biorę się do roboty i go. Przygotowałem sobie kolejne trzy zestawy. Pokażę wam je szybciutko. Pierwszy to jest D-Rig. Kolejny D-Rig, tym razem z kulką 20 Hot Chili plus skisłe masło Fluo 16. Dosyć grube na tą porę roku, ale z tego co wiem, ładanie było łowione przez około 2 tygodnie, nie było tu wędkarzy, a jest tu sporo ryby, więc ta rybka musi coś jeść. Woda nie jest jeszcze tak bardzo zimna, ma 8 stopni, więc miejmy nadzieję, że ten karp jeszcze się pożywia, jeszcze szuka tego jedzenia. Następny zestaw to popek dociążony ołowiem, żeby delikatnie się unosił nad dnem. A trzeci zestaw to kolejny spinner, tym razem dwa ziarka białej kukurydzy. Ok, biorę się do roboty. Go!
Nie wiem, czy w ogóle nie widać, ale słuchajcie, ostatnia noc. Straciłem już dosłownie nadzieję. Nawet tych wędek nie przywoziłem na wieczór. Zostawiłem od południa w wodzie. I w końcu się rozjechała wędka. Na macie wylądował wielki, wielki potwór. Zaraz go ważymy. Ale czad jest! Okej, zważymy tego dzika. Worek odliczony. Trzydzieści jeden kilo, kurwa! Tak, ja się jeszcze raz wam pokażę. Ja pierdolę! Dokładnie 30 800. Moja druga 30 w życiu. O Boże. Lepszego prezentu pod gwiazdkę chyba sobie nie mogłem wymarzyć. A jeszcze to do mnie nie dochodzi, co tam leży w worku. Mega prezent na koniec roku. Nie mogę sobie wymarzyć czegoś lepszego. Pokażę wam szybciutko, na co udało mi się go przechytrzyć. Spinnerik. Dzisiaj wszystkie zestawy w sumie poszły na spinnera z drobnymi pop-upami bądź dumbbellsami. Skuteczny okazał się tym razem spinner z kuleczką. Nie wiem, czy dobrze to widać. Z kuleczką mleczna kukurydza w rozmiarze 10. Haczyk numer 6. Jest to haczyk kurwszan kordy. Materiał, jaki użyłem. Dalej ciężarek. Jest to 13 gramów. To użyłem, ponieważ mówię dosyć blisko. Dalej nie użyłem ani ledkora, ani strzałówki. Na kowrotek nawinięta jest żyłka 0,40, więc jest to relatywnie mocna, więc można się pokusić o łowienie bez ledkora. Tym bardziej nie ma tu dużo zaczepów, więc łowię w ten sposób. Dodatkowo jest to oczywiście o wiele bardziej dyskretne. A więc taki właśnie montaż dał mi tą rybkę. Co do zanęty, jakiej używałem, jest to w dalszym ciągu mieszanka peletu, znowu widać ciemno, mieszanka peletu, rzepak, białe robaki, pinka plus pokruszone kulki, skisłe masło. To zalałem wszystko dosyć obficie fire sheet, czyli takim śmierdziuchem. A więc moi drodzy, zostawiam was, ja tutaj powoli do siebie dochodzę i malutko wwiozę tą wędkę, kto wie. Także widzimy się jutro przy mega, mega rybie. Udało mi się dołowić kolejną mega rybkę nad ranem, ale ją zważymy. Thank you.
22,5 kilo. Ale czad. Mega, mega, mega. Okej. Okay. Pierwszy strzał idzie. 22,5 kg. Mega zasiadka. O, ale za rybsko. O. O. Nie będzie takie proste. Ryba naprawdę walczyła mega, mega silnie. Nie spodziewałem się jakiegoś ogromnego jesiotra. Wybierał żółkę z kołowrotka jak chciał, kiedy chciał. W zimnej wodzie ryby powinny być niby trochę bardziej ospałe, chimeryczne, lecz jednak nie wszystkie. O! O, za koń. Okej, pora wam przedstawić tego byka. Mega, mega. Mega zasiadka. O. Nie wiem, czy moje plecy to wytrzymają. O kurwa. Nie mam słów, by to określić. Dziękuję ci, rybko. Dobra. Próbuję zrobić parę fotek. Może mi się uda. Puścimy rybki. Najpierw 22. Niesamowita sesja. Nigdy to mi się nie przydarzyło zimą. Tak wielkie ryby też łowię zimą już od wielu lat. Dziękuję. Okej. Puścimy tego dzika. Jeszcze raz wielkie dzięki, rybko. Taki prezent. O, pod choinkę i na urodziny. Nie mogę sobie lepszego wymarzyć. Co za ryba! Wielkie ryby na małe haczyki, na małe przynęty. Uwierzcie mi, że jest to możliwe. A co jest tego najlepszym dowodem? 3800, moja druga 20-30 w życiu. O, jestem szalony. Puszczamy tego potwora. Aaaa, jest kurna moc! Tak można kończyć sezon. A więc, moi drodzy, zasiadka dobiegła końca.
3 doby tutaj, dały mi 2 mega ryby, które tak naprawdę złowiłem ostatniej nocy. Przez pierwsze 2 doby dużo szukałem, zmieniałem miejsca, nie łowiłem ciągle w jednych miejscach, próbowałem te ryby szukać na różne rodzaje przynęt, tonące, pływające. W końcu znalazłem to miejsce, gdzie te ryby żerowały, gdzie te ryby były. Kombinowałem też troszkę z zanętą, z zapachami. Przypadło to do gustu karpiom, udało mi się je wyciągnąć, więc uwierzcie mi, że można łowić karpie zimą, w zimnej wodzie. Wystarczy trochę chęci, motywacji i kombinujcie, szukajcie i uwierzcie mi, że Wam też się uda. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnym filmie. Ciao, hej! O, moi drodzy, daleko nie pojechałem, bo tylko za bramę i auto tknęło w błocie. Nie ma co się dziwić. No, niestety, takie są uroki, gdy pada deszcz, jest błoto. Zobaczymy, czy uda mi się kogoś zmobilizować do pomocy.